Cześć, nazywam się Karol Bocian. Dzisiaj opowiem Ci o przebiegu 28-dniowego wyzwania. Przedstawię Ci instrukcję działania. Przeprowadzenie wyzwania jest stosunkowo proste. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje w formie instrukcji. Zaznaczone są tam zadania obowiązkowe oraz dodatkowe. Jeżeli chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo ukończenia wyzwania z sukcesem, zrób nie tylko obowiązkowe zadania, ale również te dodatkowe. Instrukcję podzieliłem na obszary. Pierwsze – przygotowanie do wyzwania. Drugie – w trakcie wyzwania. I trzecie – na końcu wyzwania. Obszar pierwszy – przygotowanie do wyzwania. Przed wyzwaniem zrób następujące rzeczy. Pierwsze – weź pusty arkusz 28-dniowe wyzwanie. Drugie – ustal temat wyzwania i wpisz do swojego arkusza. Trzecie, ustal datę rozpoczęcia wyzwania, najlepiej najbliższy poniedziałek, i wpisz do swojego arkusza. Cztery, ustal cztery nagrody. Każda kolejna nagroda powinna być coraz wartościowsza dla Ciebie i wpisz do swojego arkusza. Pięć, wyznacz czas w swoim kalendarzu na codzienne uzupełnianie tego arkusza i realizowanie wyzwań. Sześć, ustaw alarm w telefonie na czas wykonywania wyzwania. Ustaw go na powtarzający się codziennie. 7. Tutaj dodatkowo możesz zrobić jeszcze. Pierwsze. Opowiedzieć publicznie o swoim wyzwaniu, na przykład rodzinie, na Facebooku, na Instagramie. Drugie. Wyobrazić sobie sytuację, gdy zakończysz wyzwanie z sukcesem. Jak będziesz się wtedy czuł? Jak będzie wyglądało Twoje życie? Możesz zapisać swoją wizję w przyszłości, aby wracać do nich w chwilach słabości. Kolejne. Przygotuj się do wyzwania dzień wcześniej. Połóż arkusz z wyzwaniem w łatwo dostępnym miejscu. Zbierz wszystkie potrzebne przedmioty. Przygotuj domowników, że w zaplanowanym czasie będziesz wykonywał swoje wyzwanie. Kolejne. Porozmawiaj ze swoimi najbliższymi osobami o wyzwaniu. Wytłumacz im, dlaczego Ci na nim zależy, oraz poproś o wsparcie i zrozumienie. Następne. Dołącz do grup ludzi próbujących regularnie zmieniać swoje życie. Najlepiej, jeśli te grupy chcą osiągnąć to samo, co Ty. Kolejne. Przygotuj rejestr radzenia sobie z trudnościami oraz wykonaj taktyki wspierające Cię w realizacji swojego wyzwania. I ostatnie. Przygotuj rejestr radzenia sobie z trudnościami podczas aktualnego wyzwania oraz wykonaj taktyki wspierające Cię w jego realizacji. Obszar drugi w trakcie wyzwania. Instrukcja działania podczas wyzwania jest również prosta. Codziennie. Pierwsze. Weź arkusz ze swoim wyzwaniem. Drugie. Wypełnij datę. Wpisz dzisiejszą datę. Trzecie. Wykonaj działania z wyzwania. Na przykład załóż buty i pójdź pobiegać, jeżeli Twoim wyzwaniem jest uprawianie codziennie sportu. Czwarte. Wpisz jedynkę w kolumnie zrobione, jeżeli wykonałeś zadanie z wyzwania. Wpisz 0, jeżeli dzisiaj nie zrobiłeś tego. 5. W kolumnie pod rząd wpisz kolejną liczbę. Dodaj 1 do poprzedniej wartości z kolumny pod rząd, jeśli wykonałeś zadanie. I wpisz 0, jeżeli nie zrobiłeś tego. Zapamiętaj tę liczbę. Ile już dni pod rząd realizujesz swoje wyzwanie z sukcesem? 6. Jeżeli dzisiaj jest dzień nagrody i przez ostatni okres, od poprzedniej nagrody do dzisiaj, wykonywałeś codziennie z sukcesem wyzwanie, to przyznaj sobie nagrodę i uczcij to. A jeżeli masz problem z wyzwaniem, to rób to codziennie. Pierwsze, przypomnij sobie, po co chcesz zrealizować wyzwanie. Drugie, przypomnij sobie, ile już dni wykonujesz pod rząd to wyzwanie. Trzecie, uświadom sobie, że jeżeli poddasz się, to możesz zawieść siebie. 4. Uświadom sobie, że jeżeli się poddasz, to inni dowiedzą się o tym. 5. Przypomnij sobie swoją wizję przyszłości związaną z realizacją tego wyzwania. 6. Weź rejestr radzenia sobie z trudnościami i zastosuj technikę odpowiadającą obecnej trudności. 7. Porozmawiaj z najbliższymi i poproś o motywację. 8. Poszukaj motywacji w internecie, na Instagramie, wśród motywujących cytatów
lub na YouTubie wśród motywujących filmów. A dodatkowo, co tydzień, weź arkusz ze swoim wyzwaniem, przyjrzyj mu się uważnie, czy codziennie realizowałeś swoje wyzwanie, podsumuj swoje wyzwanie. Możesz opowiedzieć o tym komuś. 4. Wpisz w swoje rejestry trudności, które napotkałeś oraz jak sobie z nim poradziłeś lub mógłbyś sobie poradzić. Następnie wdróż te taktyki w życie. I obszar ostatni, na końcu wyzwania. Na sam koniec wyzwania zrób następujące rzeczy. Pierwsze, podsumuj swoje wyzwanie. Drugie, zastanów się nad trudnościami, które miałeś oraz jak sobie z nim poradziłeś. Wypełnij swoje rejestry radzenia sobie z trudnościami. 3. Ogłoś publicznie podsumowanie wyzwania, sukces lub porażkę. 4. Jeżeli zrealizowałeś wyzwanie z sukcesem, to przyznaj sobie nagrody i b. uczcij swój sukces. Raz 5. Ostatni krok. Zaplanuj kolejne wyzwanie. Na sam koniec. Mówiłem tutaj o rejestrach radzenia sobie z trudnościami, więc przypomnę Ci jeszcze raz, jak one wyglądają. To są zwykłe tabelki, które mają 3 kolumny. Pierwsza to trudność, drugie przeciwdziałanie, a trzecie działanie, kiedy już dana trudność wystąpi. A w kolejnych wierszach wpisujesz właśnie te rzeczy. Trudność, jaką możesz mieć albo miałeś, przeciwdziałanie, które pomogło Ci z tą trudnością sobie poradzić, a najlepiej sprawić, żeby w ogóle nie wystąpiła, i działanie, które podejmujesz już, kiedy ta trudność wystąpi. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Zapraszam do kolejnego materiału. Hej!